Cześć, jestem Paulina, przyjechałam z Warszawy, mam 31 lat, biorę udział w programie Wygraj Efekt Wow. Moje włosy są przede wszystkim suche i z tym najbardziej się borykam, to jest największy mój problem. Jeśli chodzi o układanie, czasem ułożą się lepiej, czasem gorzej, chociaż ja mam ten komfort, że mam kręcone włosy i ja je po prostu pogniotę rano i ja już mam fryzurę. I to jest dla mnie bardzo wygodne i chciałabym to utrzymać. Zawsze farbuję włosy u fryzjera. W domu raczej się boję i nie praktykuję. Fryzjerzy trochę boją się kręconych włosów, tak mi się wydaje, i zazwyczaj wychodzę nie z tym, z czym przyszłam. Myślę, że mogę zaszaleć z kolorem. Już przemyślałam pewne kwestie i zdecydowałam się, że ten kolor jednak może być taki bardziej intensywny. Oczekuję właśnie tego efektu wow. Chciałabym odświeżyć swoją fryzurę, mieć na głowie coś innego niż dotychczas, żebym czuła się dobrze w tym, co będzie. Paulina przyszła z włosami kręconymi, rozjaśnionymi, ze zrobionym ombre w odcieniach ciepłych. Jej struktura włosa jest sucha, co jest wynikiem również tego, że są to włosy kręcone, więc ich naturalna struktura jest też dość porowata. Włosy były przejaśnione na końcach i zanieczyszczone pigmentem wcześniejszych koloryzacji. W strzyżeniu zastosowałam formę równomierną z wykorzystaniem techniki warstw, aby uzyskać objętość włosów kręconych z podgolonymi, bardziej zaostrzonymi konturami, które nadają tutaj całej fryzurze charakteru. Włosy kręcone są specyficzną formą struktury włosa. Bardzo ważne jest nadanie odpowiedniej formy całej fryzurze, tak żeby one się układały. Bardzo istotną częścią całego zabiegu jest nawilżanie tych włosów i ujędrnianie przede wszystkim, żeby lok był sprężysty. Wtedy klientka nie ma problemu aż takiego z ułożeniem tej fryzury. Tutaj bardzo dużo też zależy od niej. Najpierw oczyściłam włosy po długości bardzo delikatną kąpielą rozjaśniającą, tak żeby nie uwrażliwiać już bardziej jej struktury. Następnie nałożyłam odrost, chcąc go schłodzić, wykorzystując poziom, który już miałyśmy, żeby nie przyciemniać za mocno. Teraz włosy są bardziej naturalne i chłodniejsze. Miał zostać odcień chłodnego blondu z wykorzystaniem tutaj troszeczkę ekstrawagancji pod kątem dodania lekkiego fioletu, ale nie miał być to efekt, który będzie raził. Zawsze się maluję, zawsze robię makijaż rano, bez tego no, czuję się taka naga. Zazwyczaj mam lepiej podkreślone oczy, czasem usta, czasem jedno i drugie, chociaż też nie lubię przesadzać z makijażem, nie lubię być przemalowana. Paulina ma dość problematyczną skórę, skóra z przebarwieniami, skóra z niewielkimi grudkami. Na początku musiałam nałożyć bazę, która zwęziła jej troszeczkę pory, zakryła jej te grudki. No i musiałam wyrównać zdecydowanie kolor od tej skóry. Makijaż, który zrobiłam Paulinie, dedykuję tak naprawdę na dzień. Jeżeli byłby to wieczorowy makijaż, można by było jeszcze bardziej podkreślić usta. Przy tak szalonej fryzurze makijaż nie powinien być zbyt mocny, codzienny makijaż, ze względu na to, że bardzo by podbił jej urodę i mogłaby wyglądać dość ostro, zbyt ostro. Jeśli chodzi o makijaż wieczorny, spokojnie można sobie pozwolić na ciemne oczy, ciemne usta nawet, tak żeby wyglądała bardzo rokowo. Moje pierwsze uczucie, w którym zobaczyłam się w nowym ja, to było takie naprawdę wow! Zaparło mi trochę dech w piersiach, nie wiedziałam co powiedzieć, zabrakło mi trochę słów, ale super, naprawdę mi się podoba, zupełnie inaczej wyglądam niż dotychczas. Moją uwagę przykuły przede wszystkim włosy, kolor włosów, bardzo intensywny, ale równocześnie bardzo ciekawy. Tak samo długość włosów, mam na pewno krótsze włosy niż wcześniej, ale też bardzo dobrze czuję się w tych włosach. W makijażu czuję się równie bardzo dobrze, lubię mocno podkreślone właśnie oczy. Podkreślony wydaje mi się jest też kolor moich oczu, więc są bardziej dzięki temu wyraźniejsze, także jak najbardziej makijaż jest super także. Moja stylizacja jest nowoczesna, nieprzesadzona, ma bardzo fajny akcent, który przykuwa uwagę. Program polecam przede wszystkim dziewczynom, które boją się odważniejszych rzeczy,
które chciałyby coś zmienić w swoim wyglądzie, ale mają obawy przed tym. Można zaufać tym profesjonalistom, którzy tutaj są, także dziewczyny, nie bójcie się, przychodźcie, zgłaszajcie się, wszystko będzie dobrze. Polecam wszystkim fryzjerom udział w efekcie wow.